Za rok będziemy obchodzić okrągłą rocznicę urodzin wielkiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Noblistkę można by uczcić pod jej pomnikiem, ale ten w Policach nie przynosi chluby miastu. Na pomnik przy ulicy Wojska Polskiego w Policach naszą uwagę zwrócił pan Ludwik, mieszkaniec osiedla Gryfitów. Stoi pomnik Marii Skłodowskiej-Curie, zaniedbany, omszały, z tabliczką, która informuje nas tylko o dacie urodzenia, o dacie śmierci i nazwisko. Nie napisano nic, kto to był. Nasza rodaczka, Polka, że była dwukrotną noblistką i z fizyki, i z chemii. W pobliżu znajduje się biblioteka nosząca imię uczonej. Jednak to nie ta placówka opiekuje się pomnikiem. Postument stoi na terenie gminnym i to gmina nim się zajmuje. Obecna pora roku nie pozwala na jego odnowienie. Chcieliśmy się zabrać za to gdzieś wiosną. W ogóle zastanawiamy się, co zrobić z tym miejscem, bo to jest takie miejsce wjazdowe do Polic, takie troszeczkę stojące na uboczu, ale przydałoby się może, żeby tutaj coś zrobić nowego. Pomnik wiąże się z biblioteką przy ulicy Wojska Polskiego. Został postawiony wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców Polic. Powstał w 1967 roku, kiedy tej bibliotece nadawano imię. Inicjatorem, żeby taki pomnik powstał, był policki bibliotekarz, też radny kilku kadencji, pan Stanisław Orłowski i jego małżonka. Ten pomnik stał pierwotnie na dziedzińcu przed biblioteką. Natomiast kiedy budynek, który tutaj wcześniej istniał, został wyburzony, przeniesiono, żeby on był bardziej widoczny. Pan Ludwik, który zainteresował się pomnikiem, ma jeszcze jeden pomysł związany z postumentem. W przyszłym roku przypada 150. rocznica urodzin naszej wielkiej rodaczki. Ja bym proponował, żeby ten pomnik, żeby zmienić jego lokalizację. W tej chwili jest to miejsce na pewno nieciekawe i niegodne tak wielkiej postaci. Pomnik od dziesięcioleci stoi w tym miejscu. Trudno powiedzieć, czy dobrym pomysłem jest jego przeniesienie. Nowa lokalizacja może się nie sprawdzić. Gdybyśmy przenieśli go w inne miejsce, to takie jak byłoby odebranie sensu temu pomnikowi, bo on powstał z jakiegoś powodu. Jak powiedziałem, nadawano imię, jest biblioteka. Taka była intencja inicjatorów tegoż pomnika. W związku z tym uważam, że to nie. Dlatego chyba nasze miasto jest miastem młodym i tradycje trzeba szanować, chołubić je, a to jest tradycja. Gmina chce sprawę rozwiązać kompleksowo. Zwraca się więc do mieszkańców z propozycją. Jeżeli ktoś miałby pomysł na zagospodarowanie placu z pomnikiem Marii Skłodowskiej-Curie, to wiceburmistrz Maciej Greinert zaprasza na rozmowę do swojego gabinetu. Swoje pomysły można również zgłaszać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego przy ulicy Stefana Batorego w Policach. Jak w każdym mieście, także w Policach można znaleźć miejsca niezagospodarowane i brzydkie. Mieszkańcy wskazywali, gdzie się znajdują i podpowiadali, co można by na nich zrobić. Zapytani wskazywali niezagospodarowany plac przy ulicy Wyszyńskiego. W pobliżu powstał plac zabaw dla dzieci, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. No na przykład tutaj mamy koło nowych bloków przy Bankowej. Z tego co wiem, to już nie będą tam budowane bloki, więc no coś by się przydało zrobić z tym placem. Był ładny kawałek w samym centrum miasta i może jakieś, no nie wiem, trawniki, może ławeczki do posiedzenia, żeby to było ładnie po prostu. A tak inne to jakoś nie przychodzi mi do głowy. Policy są zadbanym miastem. Ładnie to wszystko wygląda, zielono, kwiaty. Drugie miejsce to plac, na którym gości wesołe miasteczko i cyrk. Jest tam błoto, jest brzydko. Jest to plac niezagospodarowany według mnie. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę brakuje takich miejsc dla ludzi starszych, żeby był cień. Zapytani policzanie wymieniali jeszcze kilka lokalizacji do zagospodarowania. Można wyliczać chociażby za szkołą ósemką, chociażby tutaj nawet ten park. To można to naprawdę zagospodarować. Także to jest temat rzeka. A co można tam zrobić w tych miejscach? Za szkołą ósemką chociażby nawet coś w rodzaju teatru letniego. Przecież tam często się odbywają jakieś koncerty, coś takiego. Nie musi to być jeden wielki śmietnik. Mieszkam na Odrzańskiej, tam obok jest taki plac. Jest tam wprawdzie mała taka bramka, że dzieci mogą grać. To nawet byłam za tym, żeby wybieg dla psów zorganizować, no ale niestety nie przeszło, a przydałoby się, bo nie ma. Nie wiem,
teraz rzadziej chodzę, ale tam przy Bankowej, jak się idzie do Netto, to też było takie miejsce bardzo brzydkie, brudno. Kłócą się, tak? Jedna droga powiatowa, jedna gminna, więc nie ma gospodarza, kto by się zajął. Ale wydaje mi się, że ogólnie to Police i tak są piękne. Jakieś ścieżki w lesie, które są śmieci, ludzie, sami ludzie wyżywają, a potem sami dzwonią, nie, że są zabrudzone, nie? Ja wiem, no takie miejsca, no naprawdę no, ciężko mi teraz powiedzieć, bo bardzo rzadko w Policach jestem, nie? I może na osiedlach niektóre miejsca nawet są takie, nie, które spółdzielnie nawet wiedzą o tym, nie? Ale się tłumaczą, że nie mają środków finansowych na to, nie? No nie wiem, jak to ciężko mi teraz jest powiedzieć. No, ogólnie nie jest, Police nie są brudnym miastem, mi się tak wydaje, nie? Zadbane są. W ocenie pewnej mieszkanki dużo do zrobienia jest w starych Policach, jednak chyba najwięcej należy uświadamiać ludziom konieczność dbania o środowisko i otoczenie. Przy rynku w starych Policach, tam to zejście nad Odrę tak wygląda niezbyt ciekawie. Jeżeli chodzi tutaj o tą część, no to widać dużą poprawę w ostatnich czasach, zwłaszcza to w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Te remonty, nowe budynki, zagospodarowany teren, to bardzo ładnie wygląda. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę by trzeba nad świadomością społeczeństwa popracować, bo często na obrzeżach lasu, gdzieś tam na końcach osiedli, zamiast te śmieci wynosić tam, gdzie trzeba, to je nadal niestety wyrzucamy, porzucamy i to jest taką niechlubną, że tak powiem, historią miasta i gminy Police. W nowej części Police znajdują się budynki i place, które też nie podobają się mieszkańcom. Wizerunek tych miejsc zależy w dużej mierze od ludzi zamieszkujących w pobliżu. No na przykład coś by należało zrobić z tym nieszczęsnym Brooklynem tak zwanym, bo jest w centrum jakby osiedla, no a robi straszne wrażenie. Również chodniki, które tam się znajdują, są tak wyboiste, że można sobie ząbki czasem wybić. Myślę też, że właśnie ten Brooklyn to jest takie najgorsze miejsce w Policach, z uwagi na to, że też zbierają się tam no, ludzie różni. Najbrzydsze miejsce to jest tutaj, okropne, wstrętne. Tu przyjeżdżają ludzie ze Szczecina, idą do MOK-u, jadą do szpitala, jadą na basen, mam takich znajomych. I koło tego tutaj śmietnika, koło tych chaszczy chodzą, koło tych pijaków wstrętnych, koło tego tutaj dziadostwa. Dlaczego przez tyle lat nikt tego nie zrobi? Teraz są poustawiane skrzynki, prawda, żeby do radnych wrzucać listy. Ciekawe, jakby się wrzuciło ze 100 listów, czy by zareagowali na to, żeby tu zrobić porządek. W większości mieszkańcy ocenili Police jako miasto ładne, czyste i zadbane, co nie oznacza, że jest doskonałe.